Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach, a więc nieoczekiwana nowa przygoda z modyfikacji, projekt EOH chyba? Projekt, jeszcze sprawdzę, później nas zastała, a więc lecimy z tym, zostaliśmy porwani i wystawieni na sprzedaż do niewolników. Na szczęście mogliśmy zginąć, ale kupił nas Shanat Seltri, zobaczmy co nam ma do powiedzenia. Gdzie ja jestem? W klatce, jak sądzę. Od tej chwili to twój dom. W mniej dosłownym znaczeniu znajdujesz się w Sadrit Kegran, ukrytym przyczółku rodu Telvanni w Skyrim. Rodu Telvanni? Przeczytaj. Jeśli nie potrafisz, weź również to, a się nauczysz. Elementarz barbarzyńców, dobra. Co mi się stało? Sprzedano cię na targu niewolników. Nie pamiętasz tego, Svit? Należysz teraz do mnie. Bezimienny Nvah, bez przeszłości. Jesteś moim sługą. Kiedy mnie wypuścisz? To nie kwestia kiedy, a czy. Wypełniaj swoje obowiązki, a być może uczynię cię moim prawowitym reprezentantem, pod warunkiem, że nie opuszczę tego miejsca wcześniej. Co? To nie twoja sprawa. Zrozumiesz, jeśli masz wystarczająco dużo sprytu. Co mam robić teraz? Czy odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania? Mam jeszcze kilka pytań. Zamieniam się w słuch. A ty jesteś? Magister rodu Telvanni, szanowany uczony, autor niezliczonych prac na temat semantyki rytualnej, a także twój prawny właściciel, Shanat Seltri. Masz pojęcie, kim jestem? Żadnego. Może zechcesz powiedzieć. Nie, pomyślę jednak nie. Od teraz jesteś pustą kartą. Nie będziesz wspominać o swojej przeszłości choćby słowem. Gdzie ten przeklęty ork? Ma na imię Jargo Groszak albo Szaklak. Nie ten przeklęty ork. Od tej chwili masz o nim mówić z należnym mu szacunkiem. Mówił, że wytną nam języki. Tak, wycinają je. Wszystkim oprócz ciebie. Niepotrzebny mi typowy Nvah, raczej taki, który radzi sobie ze skalpelem i przyjemnościami ciała. Potrzebny mi asystent, który pomoże w mojej pracy i rozmowach z tym Dunemrem w moim imieniu. Natychmiast mnie wypuść. Milcz, Svit, zapłaciłem za ciebie 2000 septimów. Nie zadzieraj ze mną, bo każę ci czyścić mój nocnik. Co mam robić teraz? Co teraz? Istnieje kilka zasad, których musisz przestrzegać, nim cię uwolnię. Od tej chwili Nvah, do czasu aż odzyskasz wolność, masz zakaz opuszczania Sadrit Kegran. Możesz iść gdzie chcesz oraz robić co chcesz, pod warunkiem, że pozostaniesz w granicach osady. Nie wolno ci rozmawiać o twojej przyszłości. Jeśli przyjdzie ci do głowy kogoś skrzywdzić, przekonasz się, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Będziesz mówić mi wyłącznie prawdę, ale innych to nie dotyczy. Myślę, że to wszystko. Twój amulet jest już dostrojony i nie pozwoli ci uciec. Możesz wyjść z klatki i rozejrzeć się trochę. Przespaceruj się po mieście, pomów z tutejszą hołotą, tylko nie obijaj się zbyt długo, masz robotę do wykonania.
You have work to do. Zobaczymy jeszcze, co on mi tam dał. Elementarz barbarzyńców w ogóle się ma. A jak Artronach, B jak bolączka biedaka, C jak czerniówka. Okej. Materiały naprawcze? Aby naprawić kostur, potrzeba następujących rzeczy. Duży palec ze stopy giganta, woda święcona, pióro wiedźmo kruka. Wielkie rody Morrowind. Ja jebie. Nie ma tragedii. Władza w Morrowind spoczywa w rękach pięciu wielkich rodów. Hlalu, Redoran, Telvanni, Indoril i Tres. Dwa ostatnie w ogóle nie angażują się w regionie Vardenfell, zaś tradycyjne oznaczenia barw tych, które to robią, to odpowiednio czerwień dla rodu Redoran, żółć dla Hlalu i brąz dla Telvanni. Z tego też powodu często określa się członków poszczególnych rodów nazwami z tym związanymi. Na ród Hlalu można na przykład powiedzieć żółci. Korzenie wielkich rodów sięgają pradawnych dunmerowych klanów i plemion, jednak zasady, na jakich obecnie funkcjonują, są raczej bliższe partiom politycznym. Członkostwo w Radzie to z reguły wynik koneksji rodzinnych lub zaaranżowanego małżeństwa, jednak opozycje w hierarchii poszczególnych rodów mogą się starać również cesarscy osadnicy, a nawet przybysze z innych krain. Ci ostatni muszą najpierw złożyć przysięgę absolutnej wierności jednemu z rodów i nie wiązania się w żaden sposób z pozostałymi, a następnie dopiero po latach wiernej służby i przebijaniu się przez niższe rangi starać się o przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków danego rodu. Każdy przybysz starający się o zostanie pełnoprawnym członkiem rodu musi mieć poparcie członka jego rady, który będzie swoją osobą gwarantował lojalność i właściwe zachowanie kandydata. Radni rzadko decydują się na poparcie kandydatury kogokolwiek, kto nie przysłużył się im osobiście w jakiś wyjątkowy sposób. Ród Redoran jest jednym z trzech, które dysponują posiadłościami w Vardenfell. Jego członkowie ponad wszystko cenią sobie poczucie obowiązku względem własnego honoru, ale i własnej rodziny oraz klanu. Powagę, życie jest ciężkie i wszystkie jego koleje należy rozpatrywać z należną uwagą i rozwagą. I pobożność, czyli szacunek dla bogów i wartości, jakie sobą prezentują. Według Redoran, lekkie, beztroskie życie nie jest nawet warte tego miana. Ich osady są stworzone dosyć typową dunmerową modłę. Do budowy wykorzystuje się dostępne lokalnie materiały, a w architekturze wzorowanej na krajobrazie i skorupach gigantycznych owadów żyjących na wyspie dominują organiczne krągłości i nieozdabiane w żaden sposób przestrzenie. Typowa wioska rodu, jak na przykład Gnisis w zachodniej wyrwie, ma za centrum zabudowania i podwórce świątynne, a domy i sklepy otaczają wielki plac. Nieco inaczej ma się sprawa z Aldruch, siedzibą władz dystryktu. Budynek Rady Rodu w tej miejscowości to zaadaptowana skorupa gigantycznego, prehistorycznego owada. Ród Hlalu wydaje się w obecnych czasach dominować nad pozostałymi wielkimi rodami, tak politycznie, jak i ekonomicznie, przede wszystkim dzięki swoim bliskim związkom z cesarską administracją. Hlalu nie mają nic przeciwko cesarskiej kulturze, prawu, biurokracji, wolności, handlu i religii, a także cesarskim legionom. Wprawdzie szanują oni nadal stare dunmerowe świętości, przodków, świątynie i arystokrację, ale zarazem umieli się najlepiej przystosować do szybkiego tempa zmian i rozwoju pozostałych prowincji cesarstwa. W przeciwieństwie do pozostałych rodów Hlalu wydaje się nie mieć nic przeciwko niedunmerom i wyznawać chęć życia w pokoju i harmonii z innymi rasami. Budowy żółtych to proste, jedno lub kilka kondygnacyjne konstrukcje na planie prostokąta z łukowato sklepionymi bramami i pewnymi ozdobami czy dekoracjami, których ilość wzrasta wraz ze wzrostem statusu budynku. Plantacje żółtych bardzo przypominają zabudowania świątynne, z tym, że zamiast centralnego miejsca kultu, zabudowania rzemieślników i służby otaczają główną rezydencję dworską. Czarodzieje rodu Telvanni zgodnie z pradawną tradycją żyją w odosobnieniu, badając nieznane dotąd obszary wiedzy. Niektórzy z nich wraz ze swoimi drużynami i
klientelą, postanowili jednak włączyć się do walki o kontrolę i korzystanie z ziem i zasobów Vardenfell. Według nich cnota jest prawem silnych, a co za tym idzie, żadne przesłanki nie usprawiedliwiają oddania pełnej władzy nad Vardenfell zaborczym klanu. Telwańska architektura to przede wszystkim olbrzymie, fantasmagoryczne wieże i czarodziejów hodowane i ciasane z nóżek i kapeluszy potężnych lokalnych grzybów. Mniejsze zabudowania są również drążone w nóżkach grzybów, a na odkrytych rynkach często goszczą klatki, w których łowcy niewolników prezentują swój towar. Rody Indoril i Tres nie posiadają żadnych ziem na Vardenfell, jak również do tego nie dążą. Pierwszy z nich zajmuje główną część Morrowind, tereny na południe od morza wewnętrznego oraz na wschodnim wybrzeżu. Stolicą tej dzielnicy ortodoksyjnych wyznawców świątyni jest miasto Almaklexia, ośrodek otwartej wrogości wobec cesarskiej kultury i religii, a także miejsce, w którym przetrwało wiele pradawnych dunmerowych zwyczajów, często sprzecznych z cesarskim prawem. Tresowie natomiast osiedlili się w południowej części Morrowind, a na granicy Czarnych Mokradeł. Ich gospodarka opiera się na uprawie roli to uprawie przy wykorzystaniu ogromnej niewolniczej siły roboczej. Ród Tres zawsze opowiadał się za doktrynami świątyni oraz zwalczał cesarskie prawa i kulturę, zwłaszcza w zakresie uregulowań mających ograniczyć niewolnictwo. Troszkę o Morrowind. Innej krainie, krainie mrocznych elfów, jakby ktoś nie wiedział. Zwanych Dunmerami. A my żeśmy się znowu w coś wpieprzyli. Powijam, bo 200 Kurwa! Zamknij mordę! Skurwysyn. What do you think you're doing? Zabrał mnie chyba, nie? Ty skurwysyn, cię później kurwa znajdę. Myślałem, że ucinałem im języki, ej. No to ładnie, do mistrza Seltriego. What do you need? Czego ci trzeba? Już ci kurwa powiem. Projekt Eoch, moi drodzy. Dobra, rozejrzę się trochę. Nie? Wow. Ale ładny. Kurde. Kurde, ładny, nie? Ale super. Rozejrzyjmy się po tej pięknej mieścinie. Widzę, że ktoś tutaj się bardzo postarał, żeby to dobrze wyglądało i naprawdę wyszło to tej osobie lub tym osobom. Troszkę więcej wam powiem w następnym odcinku o tym projekcie, ewentualnie, albo później, po prostu. Need something? Co mi za to dasz? Nothing notable. Nic wartego uwagi, chyba że jesteś artystą. Okej, barwniki, klejnoty duszy, spoko. Kto rządzi Sadrid Kegran? Mistrzyni Marisa Varendas oraz mistrz Erver Milo są jakoś powiązani z rodem Telvanni, podobnie jak inni mieszkańcy, nie licząc mnie. Ja pochodzę z rodu Redoran. Szczęśliwie Sadrid Kegran oraz Redoran są starymi partnerami. Co możesz mi powiedzieć o Sadrid Kegran?
Setki lat temu opuściłam Kruczą Skałę. Po wybuchu Czerwonej Góry krajobraz nie jest zbyt przyjemny, ale to miejsce jest nieskończonym źródłem inspiracji do moich obrazów. Jesteś artystką? Czy to nieoczywiste? Odziedziczyłam ten interes po matce, a ona po swojej matce. Rozejrzyj się po warsztacie, obejrzyj obrazy. Fajne. Naprawdę. Podoba mi się. Jakaś minimapa coś będzie? Tu spoczywa Lena Bisendu, zabita przez niedźwiedzia. Fajne nagrobki, nie? Tu spoczywa Tolisia Milo, zmarła na skutek eksperymentu naukowego. Nic tu nie ma. Tak, Morrowind, ogólnie to... Tak wygląda Morrowind, nie? Tylko, że... taki bardziej ponury był z tego, co pamiętaliśmy w takiej podstawowej wersji jakby, nie? Nie było tego, tych kolorów tak dużo na co dzień, w każdym miejscu. Ale to była bardzo stara gra też. Nie wiem, jak to teraz wygląda, Dom Rodu Milo. Nie mam jak się wepchać chyba, nie? Nie wiem, jak to teraz wygląda w tych nowszych projektach, gdzie Morrowind można zobaczyć, szczerze mówiąc. Jest mój kolejny, nie? Kurde, sympatycznie, no. Sympatycznie. Aż miałem przez chwilę taką fazę, że nie chciałem deptać tych kurde rzeczy tutaj, ale mówię, dobra, zjadę. Komnata rady, wejdźmy. Powiedzmy, że jesteśmy smoczym dziecięciem i mają nas natychmiast wypuścić. To jest misja. Potrzebujesz czegoś? Jesteś kapitanem straży? Nie. Tutejszym przywódcą Morak Tong. Jeszcze jakieś głupie pytanie? Jak można żyć pod ziemią? Daj znać, jeśli chcesz tu zostać na zawsze. Jeszcze jakieś błyskotliwe pytanie? Jesteś za Gromowodnymi czy za Legionem? Nie, tutejszym przywódcą Morak Tong. Jeszcze jakieś głupie pytanie? Przypiszę ci honorową egzekucję, po której zrobię z twojej czaszki świecznik. Dawaj następne idiotyczne pytanie. Nie przystawaj. Już było wszystko. Źle wybrałem tam chyba. No to jest takie głupie pytanie, nie? Jesteś za Gromowładnymi czy za Legionem? To jest takie pytanie typu, jesteś za Legią czy za Wisłą, nie? To jest takie idiotyczne pytanie właśnie. Nie? Kurde, to wszystko bym zajumał stąd już dawno. Ciekawe, czy mnie przyczają. Nie widzą mnie. Nie?
ale poszła Yuma tu. Jakoś sobie trzeba radzić. Tam jest szef Uncio. Chyba. Jaki złodziej perfidny. Marysio, aby rozwinąć nasze gospodarstwo i dla większej różnorodności w naszym mieście będziemy potrzebować sadzonek korzenia Niru. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Szalgakowi udało się zdobyć kilka podczas jego następnej podróży. Szczerze oddana Sylwanii. Krótka historia Sadzidke Gran. Zapieczętowane czary, liścik od Erwera. Marisa, nareszcie skończyłem spisywanie drugiego tomu historii Sadzidke Gran. Czy chciałabyś coś jeszcze do niego dodać? Jakie Yumy tu idą teraz? Jaje. Jak mnie skminią, to za te wszystkie przedmioty mnie zajebą po prostu w moment, nie? Mariso, kiedy następna aukcja? Tamten ostatni wach to słabeusz, a mi potrzebna jest pomoc. Czeka mnie ważne zadanie. Khalzarf samo się nie zbada, szanat. Mariso, co myślisz o najnowszym wach szanata? Żaden z niego prostaczek. Oni tylko tam siedzą na tym tronie i tak patrzą na mnie, jak na debila, mówią, nie, nie wierzę, nie. Koleś lata i kradnie, myśli, że nikt nie rozkwini. Jeszcze sam do klatki włazi. Ej. To cud! Możesz wyjść. Okej, chyba nie pogadamy. On jest chyba oślepiony, kurwa, czy coś. Elfitopór wojenny. Kurde, widzą mnie tu. Ktoś mnie tu widzi. Nie ma jak zajumać. I'm all ears. Jaka jest twoja rola jako rajcy? Pani Verendas i ja reprezentujemy interesy rodu Telvanni tutaj w Skyrim, nawet pomimo tego, że nasz ród nie jest już tak potężny jak kiedyś. Ogólnie rzecz biorąc, nie mam zbyt wiele pracy, to też poświęcam czas na własne badania. Jakieś szczegóły? Co do badań? Pracuję nad odszyfrowaniem zapisów, które zostawił mój pradziadek. Mój prapradziad. Większość magów korzysta ze sprawdzanych czarów, studiując starożytne księgi albo szukając nauczyciela. Jednak mój przodek, Niden Milo, tworzył swoje własne czary, dokładnie tak jak artysta tworzy swoje własne obrazy. Niden zapisywał swoje czary w zaszyfrowanym dzienniku. Obecnie jestem bardzo bliski odkrycia tajemnic, jednej z tych najpotężniejszych form magii. Może interesuje cię ta sprawa? Czemu nie? Z twoją pomocą nasze badania znacznie przyspieszą. Mój pradziadek stworzył interesujący sposób manipulowania czasem, całkowicie niedostrzegalny dla innych.
Gdyby udało ci się odzyskać prawidłową formułę, mógłbym zapoznać się z tym czarem i nauczyć go również ciebie. Posiadam kilka wzorców, które wymagają przetestowania. Oto pierwszy ze zwoju. Wypróbuj go, proszę, w chwili wolnego czasu. Dzięki, że mi tak po prostu ufasz. Jestem niby niewolnikiem. A ty? Wieść o waszym mieście nigdy do mnie nie trafiła. Ponieważ trzymamy nasze istnienie w tajemnicy, magia Telvanich uniemożliwia wspomnienie o mieście poza jego granicami. A wejść do niego mogą tylko ci, którzy wiedzą. Coś tam, jak pewnie. Kiedy odzyskam wolność? Wolność? Cóż za arogancja. Jesteś teraz własnością mistrza Seltriego i masz wykonywać jego rozkazy. Czy jesteś królową? Królową? Nie, głuptasie. Jestem rajczynią, a to czyni mnie reprezentantką rodu Telvanni tutaj w Skyrim. A ród Telvanni jest jednym z wielkich rodów Morrowind, pomimo że dzisiaj chyli się ku upadkowi. Pewnego dnia Sadrid Kegran przyczyni się do odrodzenia naszej wspaniałości. Czemu zajmujecie się handlem niewolnikami? Niewolnictwo jest nierozerwalną częścią dunmerskiej kultury. Sprzedajemy nwar do Morrowind i nie tylko. Część z nich od czasu do czasu zatrzymujemy dla siebie. Okej. Ogólnie... Przybyliście do Skyrim. Założyliście sobie jakieś miasto pod ziemią. Porywacie ludzi z zewnątrz i myślicie, że to jest w porządku? What do you want? Mogę sobie to przeczytać? Mogę sobie to wziąć? Można się dużo dowiedzieć, nie? How can I assist? Może później wrócimy. No i jest niby napisane weź, nie? Zobaczymy, czy się coś stanie. A to będzie już kradzież, okej. Okay. A tu na przykład jest weź. Co wziąłem? A więc to tak. No ciekawe. Nie taki był nasz plan, ale w końcu nas porwali, więc ma to sens. DT. On nie jest takim bezmózgiem, na jakiego on wygląda. Ciągnące się zamówienie nie jest już problemem. Być może on wykaże się jeszcze jakąś użytecznością. Mills. Dobra, tu mnie nikt nie widzi. Smoczy łuski. Obudź. Chrzdysz. Siema. Która to godzina, że wy już śpicie? Wyglądasz jak robal. Aha, okej. Okay. Speak. I haven't got all day. Speak. Nie, tak chciałem cię obudzić, tylko ej. Yeah. Co robisz? Speak quickly. Ej, psst. Czemu wszyscy wyglądacie? Czemu śpisz w zbroi? What now? Starczą. Co w zasadzie nie jest aż takie głupie, nie? Ale to tylko chyba w kwestii jakiejś najwyższego ryzyka, nie? W gotowości
się śpi chyba. Już wiadomo, że jak jest... Tak mi się wydaje w sumie. Że jak są na jakimś obozie, że gdzieś tam wojna jakaś się toczy przed bitwą czy coś, jest ryzyko, no to... Nie wiem, no, ale chyba by spali faktycznie w zbroi, nie? No bo przecież to misja jak chuj jest. Przecież nie wiem w sumie, zależy jaka zbroja jeszcze. Tak czy siak, no cóż, rozejrzymy się po tym bardzo ciekawym miejscu, moi drodzy. Po tym bardzo ciekawym miejscu, można by powiedzieć. Nie chcieliśmy tego, ale no cóż, tak czy siak, szliśmy w kierunku wątku głównego. What now? Yeah. Ale zmieniły się nasze plany. Czy tego chcemy, czy nie. Tak czy siak, zapowiada się dosyć ciekawie. Na pewno wygląda to bardzo ładnie. Na pewno wygląda to ciekawie, a jak będzie naprawdę, przekonamy się już w następnych odcinkach. Zagrajmy w Skyrim Special Edition na modach. Mam nadzieję, że będziecie tam razem ze mną. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie, zapraszam do dyskusji w komentarzu i na Discordzie. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie.